body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Znaczy nagrywanie odcinka, Boże. Dzień dobry, cześć, czołem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Słuchajcie, z dziwnym trafem trafiła nam się znowu duża ekipa. Jest Jacek. Witam. Jest Krystian. Cześć. A także długo niesłyszany, słuchajcie, Kubuś. Cześć, czołem, wróciłem. Jako, że mamy taką nierówną liczbę do pionu, będziemy się po prostu zmieniać przy tej grze. W następnej bitwie ja zagram coś sam, a potem chłopaki będą... będziemy po prostu ratować, no i tyle. To tutaj więcej gadać. Jak widzicie, mamy wszyscy średnie czołgi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie jedziemy, chłopaki? Jakie plany macie? No to nie wiem. Nie wiem, to przed siebie. No to nie, no pojedźmy razem. Będziemy się udawać, że się wspieramy. I będziemy udawać, że umiemy grać w tę grę. To Marek pierwszy, Jacek drugi, a ja ostatni. Będziemy ufami sobie. Nie wiem w ogóle, nie działa, czy działa głos, ale działa. Widzę, że chyba działa, więc jest ok. I jedziemy, słuchajcie, to może pojedźmy tam naokoło. Tutaj w prawo, bo to jest w teorii, z tego co pamiętam, miejsce dla medów. No ale pomogę ci. Nie, no Kajasiu, jedź normalnie, bo to nie ma sensu. No blokujesz, nawet być pierwszy na punkcie, to się wygłupiasz, byku. Skup się. No następny mnie popycha. Wiem, że T3485 ma zadziwiająco seksowny tyłeczek, ale się uspokójcie. Wyhamowałem. Ale wiesz, co chciałeś zrobić. Jedziemy tutaj na skupy, czy jedziemy prosto? Prosto jedziemy, co? A to Chiny! Nie wiem, czy to nie będzie ciężkich czołgów, ale zobaczymy. Także spokojnie jedźcie. Nie zatrzymujcie się, jedźcie tam. W takim razie jak jedziecie, to jedźcie. Chyba, że macie gdzieś przestrzał, to walcie. Jacek, ale nie wychylaj tak razem, bo to trzeba razem jechać, nie? Tak mi się wydaje. Jak, Kuba, uważasz? Chyba razem, nie? W zależności od tego, na jaki pojazd wjeżdżę. Wszyscy razem. O, to mamy jeszcze czwartego kolegę. Bo wtedy jest cztery cele, a nie jeden. O, już się to dostał gonga. Skąd dostałeś, Jacek? Z góry. To teraz to już jedźcie, a nie tam. O, tam już ósemka na strzela. Uciekaj ta. Chłopaki, ósemka strzela. To dawaj tym ósem. Damy już tak. Nie da się. Też ich podświetlimy, nie? No trudno. No bo mnie już zabili. Co to była taka szybka bitwa? Nie no, w takim układzie byśmy w czwórkę trzeba było jechać, a nie tak stać. Tak chociażbyśmy ich wyświecili dla innych naszych sojuszników, tak mi się wydaje. No bo popatrzymy, jak żleta ginie. Ale nie Kasiuk, nie krzycz, dobra. To czyli mamy pluton, w którym wszyscy zginęliśmy, jest wszystko w normie. To jest teraz ja wychodzę, chłopaki, z plutonu. I zaproście teraz... Zagrajcie, ja wyjdę, teraz niech zagrajcie sobie. No dobra, to niech będzie tak. Momencik. Chodź, Buba. Czekam za zaproszeniem. To siódemeczki poproszę, bo to jest mój najwyższy tier. Halo, zaproszenie. Poszło. Pięknie. Dobrze, dziękuję. To ja tak, moi drodzy. To ja tak. Mam automatyczną gaśnicę, bo właśnie o niej gadałeś, pomyślałem, że to nie głupio ją wziąć. To
jest fajne, bo skróca ci jednocześnie czas palenia, jeżeli nie masz jej już, jeżeli już ją wykorzystać, a jeżeli nie wykorzystać, to od razu jak się zapalasz, tam bodajże po sekundzie gaś. Nie musisz kwić. No, to jest pozytyw. Szczególnie, że ostatnio mnie elektrolegia podpaliła dwa razy. Właśnie na Himmler z Dolkwie kawą trójką, po prostu myślałem, że dostanę szału, nie? Miałem gaś, co prawda mi się gaśnica zrespiła już, ale irytujące strasznie. Gdzie tu jechać, pani Bubo? Ciężkim czołgiem? Ja to chyba na górkę, nie? Ciężkim czołgiem, patrząc na ich skład, polecałbym ci pojechać na górkę, ale nie wychylać się, stanąć sobie gdzieś w sektorze E0 i snajpić na środku. Dobrze. Postaram się tak zrobić. A ja w tym czołgu zrobiłem typową cebulę, bo mam niezrobiony w ogóle silnik, ale działo wymaksowałem. A wy to najlepsze? Ty wiesz, że ja tak robię w każdym czołgu ostatnimi czasy? No, ale dlatego, że on tak będzie wolny, bo on nie będzie szybszy, jak mu wymaksuje silnik, nie? A miałem 17 tysięcy expa na chyba najlepsze działo i 12 na silnik. Więc nie będę był silnika jak Frey, to nie jest light. Ale efekt jest taki, że już miałem 3 bitwy, w których wygraliśmy, a ja nie oddałem żadnego strzału, bo tylko jechałem, nie? Przed siebie. Ale wiesz co, Marek, nie zawsze tu chodzi o prędkość. W wielu przypadkach chodzi po prostu o obrót kadłuba na różnych terenach. To uwierz mi, jeżeli na początku to ci się może zdawać dziwne, ale w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że jest to bardzo istotna rzecz w tej grze. Tak, ale ja się śmieję, że miałem dwie bitwy, w których normalnie jechałem za innymi ciężkimi i nawet nie oddałem strzału. Nie straciłem też w ogóle HP, tak? Ale nie zrobiłem nic w bitwie. Bo po prostu nie dojeżdżałem na miejsce. Zaraz mi tutaj pokażą, podświetlą i będzie we mnie waliła artyleria. Nie, pokażą cię, bo jeżeli przeskoczę na drugą stronę, to ja go mam od razu podświetlonego. No ale mnie wyświetli, nie? Na E0 mam jechać, dobra się. O, właśnie o to chodzi. Nie można się tak wychylać na tej mapie. O, Jacek, właśnie tak jak Jacek, rozumiem. Ale mamy mniej tych. Na Zero macie go typa, nie? I tam jest jeszcze 9, także... Gdzieś tutaj mam stać, tak? I czekać, no nie wiadomo na co. No tak, no tak trzeba, to jest taktyczne podejście do bitwy. Obiekt tam jest daleko, ale on chyba nie wychyla. Patrz na przód, patrz teraz na przód, bo tam może polecieć zaraz rasz. Bo jeżeli nie poleci rasz, to polecą ale pestki w przeciwnika plecy. Kurde, ten koleś mi tu zasłania, no. Czyli nie wychylać, tak? Czy trochę podjechać? Jak tam Buba, co robić? Ja tam... Możecie wbijać się na górkę i to w trybie natychmiastowym. Okay. Ale leci z tyłu jeszcze jeden. Jadę. Tam jest Skorpion G, kurde. To tutaj macie 3 ogryzki, także bez problemu powinni się dać. Jak się robi do ataku? Pamiętasz? Nie. Ja z takiej rzeczy nie korzystam, wiesz. Chciałem w obiekta, bo się wychyliło, ale nie przebiłem mu wieży.
Skorpion gier, właśnie o tym mówię. Nienawidzę tego czołgu. A, on jest słaby akurat, moim zdaniem. Ale sam wyjechałem i dupa, dupy ta bitwa. No dobra, Karasiu, kto wracaj do bitwy? Do plutonu. Ja wszyscy wyjeżdżam sam i we mnie walą cztery czołgi, nie? Bo już nie było Jacka do wsparcia. Jak Karasiu, co ty mówiłeś? Idę cię zabić. Idę cię zabić. No to, no to graj, to zagramy bez ciebie bitwę jeszcze jedną. Chodź, Jacek. No. A to graj. To wybierzcie ten. Albo tylko... już zginąłem, dobra. No. Ale ty jesteś niezdecydowany. To jeszcze. Dobra, opuszczę tą bitwę. Czyli teraz pewnie pójdą szósteczki, tak? No dawaj. Co tutaj jest? Zapraszam, nie. Kuba wylosował mi mapę miasto duchu. Ale zbanowałeś ją? Nie. No, zobaczysz jakie to jest. Słaba mapa, czy słaba, nie lubię jej. A, Buba ma pudelka. A ja zdjęcie jak zdobyłem. Akurat zdobycie tego czołgu było bardzo proste, bo tam się ze znajomym założyłem, że w przeciągu 3 bitew zrobię 8 kili. Zrobiłem to akurat w 2 bitwy. I dostałeś nagrodę? I kumpel mi powiedział, że losowy czołg. Zamknąłem oczy, jechałem sobie po monitorze, wiesz, myszką i trafiłem na pudla. A obok był 50 Petyszkiewicza. No widzisz. To gdzie teraz idziemy, Buba? Powiedz, bo ty też specjalistą. Ja na tej mapie zawsze jadę na prawo, choć tam jadą zazwyczaj czołgi ciężkie. Ale to nie ma dużo ciężkich, więc... No to masz pudla, jadę więc... za markiem. Pudelek ma fajną szybkoszczelność, 3,5 sekundy. Penetrację też ma w sumie spoko, bo na szóstym tierze 150, niektóre siódemki mają po 170. No wiem, wiem, wiem. Uszkodzenia 135, 140 to jest jednak słabo. Ale tak szybko strzela, to jakoś się wyrównuje, nie? No tak. A właśnie, Bareczku, polecam ci takie wietpowe zastawienie do Cromwella, bo ty pewnie grasz na zwykłym dziale? Próbowałeś może grać na trollu? Nie, jeszcze nie, wiesz, bo na razie kupiłem sobie... Rasiuk. Na razie kupiłem sobie to najlepsze działo tutaj, jakie jest. To chyba z 7 tieru i ten. I sprawdzam jak ona w ogóle jak ona się sprawuje, nie? Bo to dopiero druga bitwa jest. Więc nie mogę nawet jeszcze nic o tym powiedzieć. Nie wiem, tego AMX-a może się miał 8, ja bym zdjął. Może bym po niego pojechał. Pojadę. Ja bym powiedział, że. Chłopaki może pomożecie. Bo chłopaki potrzebują pomocy, bo tam ich spotuje. Ty tam Marek zginie. Trudno. Pomogę drużynie, wiesz? Bo prosili o pomoc, żeby tego, ale... żeby tego kołowca zdjąć. Naprawię się, proszę. To było zagranie taktyczne. O, Kuba, widzę, że masz dużo życia na ogrysku. Arta. Chłopaki prosili o wsparcie, to się poświęciłem dla dobra drużyny.
Czyku, ten czołg ma magazynek, czy nie ma magazynka? Nie. Tej chyba nie ma. Szkoda, bo lubiłem te skody niższych triegów, co miały po trzy pociski, była taka jedna. Troszkę żałuję. I już tylko chyba nikogo nie ma. Arta. No to nie, to jedź dalej, bo cię wystrzela Arta. Jak cię widzi, to cię zaraz strzeli. Zobacz, was jest dużo mniej niż ich, więc musicie ich tam zraszować, na plecy im wyjechać. Bo inaczej to nie ma większego sensu, tak mi się wydaje. Arty trzeba im zdjąć, chłopaki. Jakoś tam się wtedy stan wyrówna. No co nie jedziesz, wal! Przy bokiem stała. Po pierwsze bokiem stała, po drugie strzeliła już do mnie, także nie miała pes. A ty się strachasz. Teraz on przeładuje i cię rozwali. Jedź, Karaściuk, no przecież was trzech jest, no trzeba na niego wyjechać, no ktoś zginie, ale przynajmniej go rozwalicie. Czy dobrze mówię, panie Bubo, czy nie? Kuba udaje amfibię. LTG masz na blisko. Aj, dobrze. Tak, ja po prostu chciałem zdekapować bazę, może to coś. Ale teraz, no. Jacku, wracasz do nas? W bitwie jestem. Aha. A dużo jeszcze masz czasu? No, jeszcze mam. No, bo to gramy. Masz jeszcze jakieś szóstki? No, nie mam szóstki więcej. Aha. Piątka. Kuba, to masz jakieś piątki? No, oczywiście. Z piątek. Ale Marek, to wyciągnij szóstkę, a wrzuć piątkę. A, co ja zgubiłem? Obyś bitwę, przepraszam. Myślę, żebym kliknął. O kurde. Dobra, to już zagra się beze mnie, sorry. Zamotałem się. Wybaczcie. To moja karna bitwa. To jest moja karna bitwa w takim razie. Ja chciałem się pochwalić kolejnym projektem. No to jeszcze byś miał okazję. Możemy zagrać na piątkę, to są moje tiery. No Marek, piątkę może wybierać. Ale ja jestem w bitwie. Marek jest w bitwie. Aha. Jedziemy, słuchajcie, na K5. To jest, jestem w Paryżu. No oczywiście IS na mnie jedzie, no ja też mam szczęście.
To ja sam na. No, telewizja mi tu strzeliła, no. Udam, że mogę pomóc naszym ciężkim czołgom. Black Prince, o nie, pięknie. Gdzie ja ich przebiję moim biednym T-34? Nie przebijam. O. Is wchodzi Kubuś w brzuszek, nie? Is dolna płyta. A Black Prince? Przód nad tym ma takie zaokrąglenie, nad zaokrągleniem taka belka. Dobra, się ustawił. Skontrowany Black Prince próbuj znaleźć na tylnych gąskach miejsce, gdzie może się wstrzelić. Będziesz miał taki zielony punkcik przy celowaniu na zoom. No nie, ale ja mam go z przodu, więc... Kurde, no Is mnie zdjął. A jak mu walałem brzeg, to też zmienił pozycję, nie? Tak się ustawił, że nie za film. To też jest błąd. Jak widzę, że nie mogę się nigdzie wbić, to powinienem zmienić pozycję, nie jechać w inne miejsce, a nie tak się strzelać. Albo skakać między amunicją. No ale tutaj nie mam goldy, ja golda nie używam, więc... macie jakiś wolny pluton, czy nie macie wolnego plutonu? Ja nigdy jest w plutonie. No, a czyli gracie teraz? Już jestem go... Nie, mnie można zaprosić przykładowo. No właśnie, zaproś. Dobry? Dzień dobry, skłonę cię. Nagrywamy właśnie czołgi. Fajnie, że jesteś. Co to było? Kuba udawał, że jest seksowny. Nie. Ale ja przyszłam się tylko przywitać i powiedzieć, że nie zdążyłam na farmę, ale na czołgach będę. No to fajnie, że jest. Ale my nagrywamy odcinek, a nie ten. Oj. Oj. Nie, oj, nie mam jeszcze, ale to ciężko przez tego T95 przejść, więc jeszcze długo go nie będę miał. Nie zrozumiałaś, jest taki czołg, oj, się nazywa. Oj, X dokładnie. Dawaj, Ciuku, dawaj. Piątka miała być, bo Kuba chciał się pochwalić jakąś piątką. Dobra, a ja mam jeszcze takie pytanie. Już jest ten nagrywany odcinek? No już, 23 minuty. Jesteś w trakcie. O kurczę. Już 23 minutki. Ba, powiem ci, że nawet zaraz skończymy ten odcinek i nagramy drugi. O, to ja chciałam pozdrowić mamę, tatę, zwłaszcza rodziców. Dobrze. Będzie ci pozdrowione. Najlepsze jest to, że na początku miałem taki plan, że będę nagrywał tylko dobre bitwy, ale wtedy bym w ogóle odcinków nie wrzucał, więc jest jak jest. Gdzie jedziemy, chłopaki? Nie wiem, gdzie będziemy, ale zobaczmy. Jacku, teraz może teraz bądź tak dobry i nie zaczynaj kolejnej bitwy, co? Bo ja zaraz, wiesz, padnę, to wtedy dam ci miejsce, to ja sam zagram sobie kawę trójeczką, na przykład na pożegnanie. Sam. Mam w teorii ciężki czołg. W praktyce nie, bo KW-1S wcale nie jest twardy, tylko jest duży. Pojedziemy na środek gdzieś tam, hasać. A gdzie wejdziecie, chłopaki?
Ja bym pomyślał, żeby zająć pozycję A1, B1, C1, D1 i spróbować pusznąć tą jedynkę. No dobra. Ja na razie pojadę na przestrzał, może ktoś coś wyświetli i wtedy może coś przy snajpie, bo to działo nie jest złe. A potem będę jechał w twoją stronę. Raczej wątpię, żeby się coś wyświetliło. Zaraz, to jest... dobrego spotera tutaj. Ale nie wiem. Ale gdzie ty jedziesz za mną? No... Chociaż, cofka. Oik pojedzie. Cukuś, no cofnij się. Ciężko biegnie w pozo. Ktoś by musiał do przodu podjechać i go wyspotować. No ja mam jechać ciężkim. Jedzie? No i przejechał. Już jest lipa, już przejechał. Nie mamy go jak teraz już chwycić praktycznie. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Nie niemożliwe. Jakby ktoś rozwalił ten płot, to bym go strzelił, a tak to... Myślałem, sam musiałem płot rozwalać, nie? Twoje pociski przechodzą przez płot. No, to nie przebiłem go. No weź to. Oni grają naszą taktykę, to co my chcieliśmy zrobić. Po tego Esterfała. Jedź, Marek, jedź po tego Esterfała tutaj. Ale gdzie on w ogóle jest? A, z drugiej strony, dobra. Zabili cię już? No jak? Na wymianie kiepsko wyjdę. Patrząc, czy goście ci jedzie na plecy, to na pewno. Z tyłu, Marek! Ty się nie wychylaj, z tyłu patrz, dupę. A. Dobra. Po prostu idę lekcję odrabiać, bo mam kartkówkę z pszyrki. Bitwę kawotrójeczką. Opuszczam pluton. Na razie przekazuję opinię dowódcy. I weźcie Jacka, chłopaki, do plutonu, a ja na pożegnanie pokażę wam, jak nie umiem grać KW3. I to będzie gra solo, więc użyję tego, co mam pod tymi bujnymi lokami, czyli niczego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Charków. Nie cierpię tej mapy. Znaczy, w sumie nie ma mapy, którą bym cierpił jakoś wybitnie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę starał się jechać po prostu za moimi kolegami. Oczywiście trafiło mnie na dziewiątki, bo jakże mogło być inaczej. Więc... Dobrze, panowie, szósteczki? Kiepsko będzie. Karasek wybiera, tak? Ciąg, masz już szóstkę wolną? Ja mam siódemkę. Ale przecudowne losowanie. Jestem na dole drabinki naszej, super, na dziewiątki. Chyba im pojadę po Artę KW3, to będzie świetny plan. Ja jadę zaryzykować. A ja dostawa. Wszyscy do za jednego. Coś tam da. Tak, Karasiu. Ja coś też. Skąd on we mnie strzelił ten is? I mi jeszcze rozwalił wieżę, no. Nie strzelajcie czasem w tego szpica.
A w szpicla? Kurwa, jak mi w dupę lubią. Ja mówiłem, że jadę za ryzyko. Ale nasi źle wyjeżdżają. To ja wiem, że źle wyjeżdżają. No, ja coś się zablokował. Ale... Jedyny buba jest do... Oni w boczek wyszło jak w masło. Co z tego, jak ładuje dwa tygodnie pocisk i nie ma kto mu podświetlić tam wrogów, no. Zginęliśmy w najgorszym miejscu, jakim można było. Nie, no, trzeba stąd uciekać, możemy tutaj stać. Na prawie tą wieżę, bo to jest żenujące. Trzeba stąd spadać. Kasiu, kto nie ma siódemki? Fajny większy od ciebie, Kasiu. No naprawdę. Ach, Boże, jedna była woni. Ach, żenująco. Dobrze, kochani, dziękuję wam za oglądanie. Chłopaki, pożegnajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa. Na razie. I też wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, mówiąc szczerze, nie liczę na to. Do zobaczenia, pa, pa, hej.